przygotuję dzisiaj kolejne danie z makaronem w roli głównej. Dzisiaj na sposób nieco wykwintny, bo podam makaron z tuńczykiem. A zatem będziemy potrzebowali 0,5 kg makaronu typu rurki, 300 g tuńczyka, po puszce zielonego groszku i czerwonej fasoli. Wykorzystamy także dwie cebulki, jedną czerwoną i jedną białą, pokrojone w piórka. Dodamy dwa ząbki czosnku, mam już tutaj drobno posiekany. Będzie potrzebna również szklanka bulionu drobiowego. Z przypraw wykorzystamy świeżo zmielony czarny pieprz, sól oczywiście i dodamy także łyżkę papryki w płatkach. Jest to słodka papryka. Cebulkę podsmażymy na maśle. Będzie potrzebne również kilka kropel soku z cytryny oraz kilka listków świeżej bazylii. Zaczynam od ugotowania makaronu. Do wrzącej osolonej wody, ja wrzucam także kostkę rosołową, ale nie jest to konieczne, wrzucam całą porcję makaronu i przemieszam i będę gotowała 10 minut, żeby był al dente. Na patelni rozgrzałam dwie łyżki masła, wrzucam cebulkę białą i czerwoną i będę podsmażała do momentu zeszklenia. Cebulkę mam już ładnie zeszkloną. Oczywiście cebulkę podsmażamy na niewielkim ogniu, żeby nam się nie przypaliła. Pora na czosnek. Dzięki temu nasza potrawa będzie zdrowsza i będzie miała fajny aromat, a z czosnkiem to dosłownie tylko minutkę. Dodaję teraz paprykę w płatkach. Wszystko przemieszam i wlewam bulion. Dodaję tak około pół szklanki. Jeśli będzie potrzeba, to oczywiście doleję. Przemieszam i będę tak podduszała około 3 minut. Makaron powoli dochodzi. Za moment będzie już gotowy. Teraz przyprawię pieprzem, dwie szczypty soli, wrzucam czerwoną fasolę i zielony groszek. Wszystko dokładnie wymieszam i będę podduszała jeszcze minutkę, dwie i pod koniec dodam tuńczyka. Dodaję odrobinę soku z cytryny. Przemieszam. Zobaczcie, jak nasza patelnia przepięknie, kolorowo wygląda. Wrzucam tuńczyka. I wszystko delikatnie przemieszam. I danie za moment podaję na stół. Pyszne danie jest już gotowe. Jeszcze odrobina bazylii. Bazylia świeża cudownie pachnie i troszeczkę startego żółtego sera i danie jest gotowe. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Rewelacyjnie także smakuje, a jego przygotowanie zajęło mi dosłownie 15 minut, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.